Przyjrzyjmy się wnioskowaniom uprawdopodobniającym. Pierwszym rodzajem takiego wnioskowania jest indukcja enumeracyjna niezupełna. Schemat jest podobny. Przesłanki są zdaniami o jednostkowych przypadkach. Wniosek jest zdaniem ogólnym, ale jest to indukcja niezupełna, ponieważ w przesłankach nie są wyliczone wszystkie przypadki. Możemy tę indukcję enumeracyjną niezupełną użyć, żeby zrobić uogólnienie mocne. To uogólnienie mocne będzie głosiło, że wszystkie przedmioty są takie właśnie. Macie z tym do czynienia pewnie w podręcznikach, wtedy, kiedy w imieniu nauki głosi się pewne tezy. Jest oczywiste, że możemy przebadać kruka numer 1, kruka numer 2, kruka numer 3, ale nigdy nie przebadamy wszystkich kruków. Niemniej wyciągamy wniosek, wszystkie kruki są czarne. Żeby ten wniosek był bardziej prawdopodobny, kruków poszukujemy wtedy w różnych obszarach, nie tylko w Lublinie, Warszawie, Krakowie, ale w innych krajach, innych kontynentach i wtedy mamy jakby większą pewność, że nasz wniosek, wszystkie kruki są czarne, jest prawdziwy. Może być też tak zwane uogólnienie słabe. Uogólnienie słabe głosi, że jest tak, a tak w większości przypadków. Zauważmy, że ważne jest, czy mamy do czynienia z uogólnieniem mocnym, czy z uogólnieniem słabym. By obalić uogólnienie mocne, wystarczy podać kontrprzykład. Natomiast uogólnienie słabe wymaga kolejnych badań. To jest indukcja enumeracyjna niezupełna. Zapewne zetknęliście się również z tak zwanym wnioskowaniem statystycznym. To także jest wnioskowanie uprawdopodobniające. Polega ono na tym, że badamy próbkę i wyniki, które otrzymamy po przebadaniu próbki, rozciągamy na całą populację. Oczywiście próbka musi być starannie dobrana, by takie wnioskowanie było zasadne. Mianowicie próbka musi się odznaczać pewną liczebnością, ale także musi być reprezentatywna. Musi w pewnym sensie odzwierciedlać populację. Ci z Was, którzy wybiorą się na nauki społeczne albo na nauki przyrodnicze, z pewnością zetkną się z tego rodzaju wnioskowaniem. Przyjrzyjmy się jeszcze innemu rodzajowi wnioskowania uprawdopodobniającego. Jest to tak zwane wnioskowanie redukcyjne. To osobliwe wnioskowanie, ponieważ to jest taka sytuacja, że to nie wniosek wynika logicznie z przesłanek, ale przesłanka wynika z wniosku, ewentualnie z wniosku i pozostałych przesłanek. Przyjrzyjmy się pewnemu przykładowi. Wchodzicie do pokoju, a tu kwiatek zmarniał w doniczce. Zapewne pierwsza myśl jest taka, oho, znowu ktoś zapomniał podlać. No i biegniecie
po konewkę czy po szklankę z wodą. Jak przebiega nasze wnioskowanie? Otóż wiedza ogrodnicza głosi, że jeżeli kwiatek jest pozbawiony wody, to marnieje. Proste doświadczenie. Kwiatek zmarniał. No więc wnioskujemy, że brakuje mu wody. Jeżeli kwiatek nie ma wody, to marnieje i kwiatek zmarniał, to brakuje mu wody, tam nie ma wynikania logicznego. Możemy sprawdzić dość łatwo środkami logiki formalnej, że schemat tego wnioskowania nie jest prawem logiki. Ale prawem logiki jest inne wnioskowanie. Jeżeli kwiatek nie ma wody, to marnieje i kwiatek nie ma wody, to kwiatek marnieje. To, co było naszym wnioskiem, okazało się konieczne do tego, żeby wyprowadzić przesłankę. Kolejnym rodzajem wnioskowania uprawdopodobniającego jest wnioskowanie przez analogię. Wnioskowanie to ma nieco inną strukturę. Jest to wnioskowanie, które na podstawie podobieństwa, genezy, struktury lub funkcji znanych nam przedmiotów pozwala wyciągnąć wniosek o następnym przedmiocie tego rodzaju. Wyobraźmy sobie, że poznajemy studenta informatyki i on mówi po angielsku. Poznajemy studentkę informatyki i ona mówi po angielsku. Poznajemy kolejnych studentów z informatyki i oni mówią po angielsku. Oto spotykamy kogoś, pytamy, co studiuje i ta osoba mówi informatykę. I my w tym momencie wnioskujemy, że zapewne zna angielski. Podałam przykład, natomiast wnioskowania przez analogię możemy znaleźć także zwyczajnie w naszym codziennym życiu. Wyobraźcie sobie, że jesteście w zupełnie obcym mieście. Dopiero co wysiedliście z pociągu, idziecie na przystanek komunikacji miejskiej i czego szukacie? Zapewne rozkładu jazdy. A dlaczego? Albo znany wam przystanek autobusowy ma rozkład jazdy i jeszcze jeden przystanek autobusowy ma rozkład jazdy i jeszcze jeden znany wam przystanek autobusowy ma rozkład jazdy. To jest przystanek autobusowy, wobec tego zapewne ma rozkład jazdy. Nikt z nas nie odważy się powiedzieć na podstawie znajomości przystanków autobusowych, że wszystkie przystanki autobusowe czy wszystkie przystanki komunikacji miejskiej mają rozkłady jazdy. Wiemy, że czasem nie ma, czasem są zniszczone, natomiast gotowi jesteśmy orzec na podstawie znanych nam przystanków komunikacji miejskiej o następnym przystanku komunikacji miejskiej. Ostatnim rodzajem wnioskowania uprawdopodobniającego jest tak zwana indukcja eliminacyjna. Tym razem zacznę od przykładu. Wyobraźmy sobie, że idziecie w jakimś mieście do restauracji i jest was trójka. Przychodzi kelnerka, pyta o zamówienie i ktoś mówi: och, ja wezmę sałatkę z krewetkami i do tego herbatę. Druga osoba mówi: to ja też wezmę sałatkę z krewetkami, ale może wezmę kawę. Trzecia osoba mówi: oj, to ja też wezmę sałatkę z krewetkami i
poproszę wodę mineralną. Tego samego wieczoru cała trójka znajduje się w szpitalu z podejrzeniem zatrucia. No i teraz pytamy, co zawiniło, że cała trójka? Myślę, że każdy już sobie odpowiedział, że zapewne sałatka z krewetkami. To jest właśnie indukcja eliminacyjna. To jest wnioskowanie, które pozwala nam wykrywać związki przyczynowo-skutkowe. Jaki schemat ma to wnioskowanie? Pierwsza przesłanka to alternatywa możliwych przyczyn, by użyć naszego przykładu. Wobec tego mamy przesłankę, to mogła być sałatka z krewetek, to mogła być kawa, to mogła być herbata, to mogła być woda mineralna. Kolejne przesłanki to eliminowanie różnych czynników. I na przykład mówimy tak, to nie mogła być herbata, ponieważ dwie osoby nie piły, a przecież też zachorowały. To nie mogła być kawa, bo dwie nie piły, a zachorowały. Nie mogła być woda mineralna, bo dwie osoby nie piły, a też zachorowały. Jedynym wspólnym czynnikiem jest sałatka z krewetek. Czy to jest wnioskowanie pewne? Otóż nie, ponieważ nasza pierwsza przesłanka wyliczająca możliwe przyczyny nie jest pewna, bo może każdy z nich gdzieś odrębnie, w jakimś innym miejscu zaraził się, co spowodowało chorobę. A nasze wnioskowanie jest tak mocne, jak najsłabsze ogniwo. I dlatego uważamy, że to wnioskowanie przez indukcję eliminacyjną jest wnioskowaniem jedynie uprawdopodobniającym. To wnioskowanie jest przedstawiane w postaci tak zwanych kanonów Milla. To, co pokazałam, to był tak zwany kanon jedynej zgodności. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Oto chór ćwiczy jakąś pieśń i w pewnym momencie prowadzący próbę orientuje się, że gdzieś ktoś fałszuje. Słyszy fałsz i wobec tego mówi: Janku, nie śpiewaj. Chór próbuje znowu, jest fałsz. Zosiu, nie śpiewaj. Zosia nie śpiewa, mimo to jest fałsz. Marcinie, nie śpiewaj. Marcin nie śpiewa i jest fałsz. Andrzejku, nie śpiewaj. Nie ma fałszu. Oto mamy sytuację, że jedyną różnicą było to, że Andrzejek nie śpiewał. Innymi słowy, to, że Andrzejek nie śpiewał, wydaje się powodować, że zniknęło fałszowanie. Czy to pewne? Oczywiście nie, bo mogło się tak zdarzyć, że ktoś, kto do tej pory fałszował, nareszcie uchwycił, jak ma śpiewać. Natomiast zapewne widzicie, że to kanon jedynej różnicy. Jest jeszcze kanon połączonych metod zgodności i różnicy. Kanon reszt towarzyszących. Kiedy my patrzymy, czy przy zmianie jakiegoś parametru zmienia się inny parametr. I wtedy mówimy, aha, ten pierwszy parametr jest przyczyną tego, że ten drugi parametr się zmienił. Jest i kanon reszt. Jeśli wyobrażacie sobie na przykład pokój pełen śladów i mówicie, ktoś obcy tu był. I wtedy przypasowujecie ślady do znanych sobie osób i ten, który został, jest właśnie pozostawiony przez tę obcą osobę. Kanon reszt.
Mam nadzieję, że widzicie, jak często używamy tego rodzaju wnioskowania w naszym życiu codziennym. Przyjrzyjmy się jeszcze pewnemu wnioskowaniu, które nazywamy entymematycznym. Tu już nie chodzi o pewność lub jedynie prawdopodobieństwo wniosku, ale chodzi o strukturę samego wnioskowania. Przyjrzyjmy się krótkiej rozmowie. Czy na Marsie są ludzie? Na Marsie nie ma ludzi, bo na Marsie nie ma tlenu. Kiedy spojrzymy na taki argument, widać, że brakuje pewnej ukrytej przesłanki, mianowicie, że ludzie do życia potrzebują tlenu. Ta przesłanka ukryta to właśnie przesłanka entymematyczna. I właściwie w życiu codziennym najczęściej wnioskujemy entymematycznie, bo są tak oczywiste rzeczy, że my ich w trakcie naszego wnioskowania nie wyłuszczamy. Wrócimy do tego problemu, kiedy będziemy przyglądać się manipulacji. Bo często jest tak, że przesłanka entymematyczna wydaje się być oczywista, a wcale oczywista nie jest. Możemy przyjąć wniosek z pewnością lub z pewnym prawdopodobieństwem, o ile nie popełnimy błędu we wnioskowaniu. Przyjrzyjmy się wobec tego niektórym błędom wnioskowania. Pierwszy błąd, który możemy popełniać i pewnie wszystkim nam się zdarza, to tak zwany błąd materialny, kiedy jako przesłanki bierzemy zdania fałszywe. Możemy także popełnić błąd formalny. Wtedy, kiedy uważamy, że wniosek wynika logicznie z przesłanek, że myślimy zgodnie z prawami logiki, a tak nie jest. Możemy też popełnić błąd pospiesznej konkluzji. To jest błąd, który popełniamy we wnioskowaniach indukcyjnych, kiedy z małej liczby przesłanek przeskakujemy do ogólnego wniosku. Nieraz wszyscy musimy się pilnować, żeby nie wygłosić zdania: wszyscy nauczyciele są niesprawiedliwi. Ktoś pyta: skąd ty wiesz? A wiesz, pani od matematyki jest niesprawiedliwa i pani od polskiego jest niesprawiedliwa i pani od biologii jest niesprawiedliwa. Wszyscy nauczyciele są niesprawiedliwi. Oczywiście przykład jest nieco sztuczny, ale mam nadzieję, że uchwyciliście samą zasadę. Mała liczba przesłanek, a przeskakujemy do ogólnego wniosku. Jeszcze innym błędem, który można popełnić, jest tak zwane błędne koło. Błędne koło polega na tym, że wniosek jest faktycznie jedną z przesłanek, właśnie często przesłanką entymematyczną, ukrytą. I to jest wtedy błędne koło bezpośrednie, ale można też mieć błędne koło pośrednie. Kiedy udowadniam coś na podstawie przesłanki, na podstawie tego wniosku coś następnego udowadniam, ale żeby udowodnić to coś następnego, muszę wrócić do tej pierwszej przesłanki. Dlaczego ściągałeś na klasówce? Pani profesor, słowo daję, nie ściągałem. Włączają się inni uczniowie. No pani profesor, on naprawdę nie ściąga. No dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć, że on na pewno nie ściągał, skoro no, widziałam pewne gesty? Pani profesor, bo to jest naprawdę uczciwy człowiek. No dobrze, a skąd wy wiecie, że to jest uczciwy człowiek? Bo on nigdy nie ściąga na klasówkach.
typowy przykład błędnego koła. Inny błąd, który możemy popełnić we wnioskowaniu, to tak zwany błąd złożenia i podziału. To jest błąd, który polega na tym, że mając przesłanki dotyczące części, wyciągamy wniosek o całości, albo odwrotnie, mając przesłanki dotyczące całości, wyciągamy wniosek o częściach. Przyjrzyjmy się przykładom. Ten stół jest okropnie ciężki. Ktoś mówi, pomóż mi przenieść, rozkręciłam stół, pomóż mi przenieść. Nie dam rady, nogi od tego stołu są strasznie ciężkie. Cały stół był ciężki, a ja wyciągnęłam wniosek dotyczący nóg, a przecież wcale tak być nie musi, mógł być blat ciężki. Można inaczej wnioskować. To jest najlepsza drużyna futbolowa świata. Dlaczego tak uważasz? Bo składa się z najlepszych zawodników. I znowu, wnioskujemy o całości, mając dane dotyczące tylko części. Każdy fan futbolu będzie wiedział, że to nie tylko, że zawodnik jest doskonały, ale jeszcze drużyna się musi zgrać, żeby te bramki strzelać. Kolejnym błędem jest błąd non causa pro causa. Użyłam łacińskiej nazwy, ponieważ ona się pojawia w rozmaitych podręcznikach logiki, a błąd ten polega na tym, że bierzemy jakiś związek, na przykład współwystępowanie albo następstwo czasowe, bierzemy za związek przyczynowo-skutkowy. Wyobraźmy sobie, że ktoś zemdlał po uderzeniu. I nasza pierwsza reakcja jest taka, że to uderzenie było przyczyną omdlenia. Przecież wcale tak być nie musi, bo może na przykład ktoś się tak okropnie przestraszył samego gestu uderzenia, że jakby zemdlał zanim został uderzony. Następny błąd, który można popełnić, to błąd związany z wieloznacznością wyrażeń. W jednym z poprzednich odcinków mówiłam o wieloznaczności wyrażeń i każdy z nas styka się z tym na co dzień. Przyjrzyjmy się takiemu wnioskowaniu. Mysz gryzie książkę. Mysz to sylaba, a więc sylaba gryzie książkę. Przykład jest oczywiście sztuczny, natomiast mam nadzieję, że pokazuje, że jeśli nie ustalimy znaczeń wyrazów, to możemy popełnić błąd wieloznaczności w naszym wnioskowaniu. Ostatni błąd, o którym chcę wspomnieć, to błąd płytkości analogii. To jest błąd, który polega na tym, że opieramy nasze wnioskowanie przez analogię o powierzchowne podobieństwo. Mój pies szczeka i pies mojego sąsiada szczeka i pies mojego kolejnego sąsiada też szczeka. To zwierzę szczeka, a więc jest psem. A przecież szczekają nie tylko psy. Jak widzicie, wnioskowania są sposobem nabywania racjonalnych przekonań i nabywania przekonań z takim stopniem pewności, na jaki pozwalają nasze dowody. Wobec tego warto zajrzeć do podręczników logiki i zapoznać się bliżej z wnioskowaniami. Nie ma tu żadnych tajemnic, jest tylko wprawa. Tak jak zmienianie biegów lub parkowanie pod górkę wzdłuż muru.